Hej, hej, przed Wami recenzja książeczki pani Anny Wolf. Jest to Knoks wydawnictwa Akurat, aczkolwiek ja mam ją do recenzji od wydawnictwa Muza. I słuchajcie, zacznijmy od cytatu. Spojrzenie niebieskich oczu podążało za nim, kiedy przechadzał się po kamiennej posadzce patio. Śledziła każdy jego ruch, gdy w roztargnieniu przeczesywał swoje włosy koloru piaskowego blond. No, słuchajcie, jeżeli jest choćby jedna osoba, która nie zna książki pani Anny Wolf, a chciałaby przeżyć przygodę życia, no to ja jak najbardziej Wam tą książkę polecam. Słuchajcie, po pierwsze jestem pod wrażeniem stylu pisarskiego, który pomimo maleńkiej wulgarności czyta się jakby tak poezję uśpioną. Mam na myśli to, że kiedy bohaterzy zaczynają sobie przypominać szczęśliwe chwile, to są one całkiem odmienną wersją książki, reszty tych całych opisów. Potrafią tak jakby opisywać właśnie rzeczy zwykłe za pośrednictwem czułości, no jakich nie powstydziłaby się nawet Colleen Hoover. Powiem Wam, że są bajeczne i takie namacalne. One przenikają do naszego serca, sprawiając wrażenie, jakoby to były właśnie może nawet nasze wspomnienia. Umiemy w nie wejść i widzimy świat oczami bohaterów. Ja jestem ich tutaj wiernym widzem, który podąża zawsze ich śladem. Powiem Wam, że to było takie przyjemne, gdyż no nawet siedząc w domu można poczuć, że jesteśmy gdzieś daleko stąd, a nasze problemy gdzieś tam ulatują i jesteśmy wolni. No, podejrzewam, że sama postać Karolin chciałaby uciec właśnie do takiej próżni, uj, i to bez życia, które nadepnęło jej napięte i to porządnie. Powiem Wam, że nie musiałam nawet długo czekać, żeby znalazła się w miejscu i czasie, który, no nie był dla niej zbyt ciekawy. Knoks niczym najznakomitszy rycerz ratuje ją z opresji. No i tylko odwozi do miejsca, które było jego azylem. No i sam nawet w sumie nie wie, dlaczego w ogóle tak zrobił. Dosłownie jak w najczarniejszym thrillerze sensacyjnym. Później pojawią się wrogowie pewnego gangu. Akcja będzie szybka i sprawi, że dziewczyna zada bardzo mocny cios. No i nie tylko w ciało poszkodowanego, ale i w serce, gdyż wiecie co? Okaże się, że on był tym, o którym przez cały czas swojego życia starała się zapomnieć. No, jeżeli chcecie wiedzieć, co z tego wszystkiego wyniknie, wystarczy przeczytać. Wiecie, to nie jest zwyczajna książka. Tutaj trwa walka między gangami motocyklowymi, gdzie praktycznie wszystkie chwyty stają się dozwolone. Miłość miesza się tutaj z nienawiścią, no a do tego jeszcze dochodzą jakieś tam wspomnienia, które, powiem Wam, że potrafią namieszać w głowach właśnie nie tylko bohaterów. Według mnie czyta się ją lekko i przyjemnie. Przyrównałabym ją nawet do takiego kruchego ciasteczka, które pasuje do każdej kawki. I słuchajcie, jeszcze nie powiedziałam Wam najważniejszego, bo premiera tej książeczki jest dopiero 15 czerwca, czyli już powiedzmy, że za 3 dni. Także jest to recenzja przedpremierowa. Ja to zawsze albo mówię na początku, albo na końcu. No dzisiaj naprawdę mi wybaczcie, po prostu mam gorszy dzień, ale książka jest naprawdę warta polecenia i przeczytania wszystkich ich części. Zaczynajcie od Anny Wolf. Część pierwsza, jaką by nie napisała. Każda kolejna jest po prostu dalszym rozwinięciem historii i tak jakby jedną uzupełnia drugą. I jej styl jest tak jakby coraz bardziej dopracowany, taki modniejszy, piękniejszy. No, coraz bardziej jakby wznosiła się na wyżyny. Dlatego ja bardzo tą pisarkę polecam, bo według mnie ona nawet nie tyle uczy się na swoich błędach, bo nie wiem, ona ich chyba nawet nie popełnia, ale po prostu za każdym razem jej książki są coraz lepiej napisane. I to właśnie w autorach podziwiam. Dlatego bardzo ją Wam polecam i do usłyszenia. Pa, pa!